Dzisiaj chciałem porozmawiać o kryptogramach. Te nasze kryptogramy to będą takie łamigłówki polegające na tym, że pod każdą literą zaszyfrowana jest jakaś cyfra, pod różnymi literami koniecznie różne cyfry i słowa nie mogą się zaczynać od zera. No i chodzi o to, żeby to rozszyfrować. No więc zajmijmy się tym pierwszym kryptogramem. Łuk plus łuk równa się koło. No i zobaczmy. Pierwszą rzeczą, którą widać, to jest taka, że K musi być równe 1, no dlatego że przy dodawaniu dwóch liczb z przeniesienia do wyższego rzędu, w tym wypadku z rzędu setek do rzędu tysięcy, przenieść można tylko jedynkę. No bo EU plus EU w najgorszym przypadku to jest 9 plus 9, czyli 18 i więcej po prostu być w przypadku takiego dodawania nie może. Za każdym razem do następnego rzędu może przejść tylko jedynka. A ponieważ największa wartość dodawania dwóch liczb w tym kolejnym rzędzie może być 18, to nigdy nie dojdziemy do 20 w ten sposób. Jeżeli k jest równe 1, no to oczywiście o musi być równe 2. A jeżeli O jest równe 2 i mamy mieć przeniesienie do wyższego rzędu, no to EU musi być równe 6 w takim razie. No a jeżeli EU jest równe 6, no to U już jest równe 3. No i w związku z tym mamy taki kryptogram rozszyfrowany 631, dodać 631. To jest 1262. No dobrze, zajmijmy się teraz drugim przykładem. On może być troszeczkę trudniejszy, troszeczkę dłuższy. W dodatku to jest tak, że takie kryptogramy mogą mieć więcej niż jedno rozwiązanie. No, będziemy szukać tego pierwszego, które wpadnie nam do koszyczka naszego rozumu. No tutaj od razu widać, że C musi być równe 1. Ale to nam specjalnie nie pomaga, bo w pozostałej części kryptogramu C nie występuje. No tyle tylko, że musi znowu być przeniesienie z rzędu setek do rzędu tysięcy. No, ponieważ A jest cyfrą, która powstała z dodawania dwóch cyfr i liczb, no to musi być cyfrą parzystą 0, 2, 4, 6 lub 8. No, spróbujmy, co by było, gdyby A było równe 0. Jeżeli A jest równe 0, to EU już nie może być równe 0, bo A już zajęło to 0, czyli EU musi być równe 5. Jeśli EU jest równe 5, no to tu mamy jedynkę z przesunięcia do dziesiątek, to ukreskowane musi być równe 7. Wtedy tu mamy 15 i przesunięcie do rzędu setek, no ale tutaj natrafiamy na problem, dlatego że no A0 jest liczbą parzystą, a tutaj mamy P plus P i jeszcze jedynkę. Z tego dostaniemy na pewno liczbę nieparzystą, a więc cyfrę na pozycji jedności tej liczby będzie też stała cyfra nieparzysta. W związku z tym A nie może być tak, jak tutaj żeśmy założyli, cyfrą parzystą. No dobrze, no to może A równe 2 dałoby radę. No, jeśli A równa się 2, to EU może być równe 1. No, wtedy nie ma przeniesienia do rzędu jedności, no ale jeżeli EU jest równe 1, to co? Mamy kłopot z ukreskowane, dlatego że suma dwóch ukreskowane daje liczbę parzystą, a więc taką, na której pozycji jedności stoi cyfra parzysta, a EU ma być równe 1. Nie da rady w ten sposób. No to może da radę EU równe 6, wtedy tu będzie 12, a tu będzie jedynka z przeniesienia, no ale problem się robi odwrotny. Tym razem EU jest równe 6, czyli jest liczbą parzystą, czy cyfrą parzystą, a tutaj mamy dwa razy U kreskowane plus jeszcze jedynka. To będzie liczba nieparzysta, więc na miejscu jedności będzie stała cyfra nieparzysta i nie może być w związku z tym równa 6. Nie da rady. No dobrze, no to może A równe 4. No jeżeli A by było równe 4, no to EU w najprostszym przypadku będzie równe 2.
jeżeli EU będzie równe 2, to U z kreską może być, powinno być równe 1 znowu w najprostszym przypadku. No i tutaj mamy 4, więc żeby było 14, to P plus P musi być równe 14, czyli P jest równe 7. No i znaleźliśmy rozwiązanie, które jest możliwe. Być może są jeszcze inne rozwiązania. No to przejdźmy teraz do ostatniego kryptogramu. Jest tu trochę ścieżek, które prowadzą donikąd. I taki znak zapytania oznacza, że dostajemy sprzeczność, próbując dopasować tą cyfrę do litery odpowiedniej. No ale okazuje się, że da się zrobić to, jeśli przyjmiemy, że S równa się 4, no bo jeśli S jest równe 4, tak, to A będzie równe 2. A będzie równe 2. Zakładamy, że nie ma tutaj przeniesienia. Zresztą nie może być, bo 4 plus 4 to jest 8, a możemy tutaj dostać tylko jeszcze jedynkę z tych rzędu dziesiątek, więc co najwyżej 9. Więc jeżeli A ma być równe 2, to znaczy, że U musi być równe 6, tak, żeby wyprodukować tutaj 12. No jeżeli U jest 6, to T jest równe 3. A S, jeśli jest równe 4, no to EU jest równe 8, tak? I dostajemy tak zapisany kryptogram, tym razem przy użyciu liczb. Znowu, zapewne są tu jeszcze inne rozwiązania. Zachęcam do zastanowienia się nad nimi.